O, i to jest miejsce, gdzie sobie też tworzysz. Tak. Cisza, spokój, można sobie, wiesz, można się pobawić. To jest mój egzemplarz. Blacharsko fajny jest. Wiesz co, no nie najgorszy. Stał, wiesz, pod... w hali. Przez chyba 10-12 lat, nie wiem. A co to jest, Grzesiu? To jest, wiesz, dawca, tak zwany. Dawca? To jest rzeźba. Dlaczego włożyłeś silnik do tyłu i popsułeś fajny mini? Wiesz co, ja go naprawiłem wreszcie, dlatego że włożyłem go nie do tyłu całkiem, tylko jest silnik przed półosiami, czyli jest silnik centralny już. Centralny silnik, tak? Tak. Poza inżynierze, to nie jest centralny silnik. Poza tym, posłuchaj mnie, już ci zrzucę na dół. Poza tym... Udało się. Leciutki, to wolno schodzi. No, wiesz co, ja ten samochód właśnie teraz naprawiam. Poprawiam po fabryce ich pomysł z lat nie wiem jakich, ale na pewno bardzo dawnych. To ty powinieneś wiedzieć bardziej z jakich to lat pomysł. Twój klimat. No nie jest mój klimat, żeby fajne mini pociąć. Ale dlaczego fajne? Wytłumacz mi jedną rzecz, dlaczego ono jest fajne. Dlatego, czy ono jest unikatowe, czy ono jest... Setki tysięcy miłośników na całym świecie i szczerze mówiąc... I setki tysięcy samochodów. Odwiedziłem gościa, który kocha miniacze, ma ich naprawdę całą masę. Ja też. Opowiedział mi o każdym egzemplarzu z taką pasją, że aż mi się zrobiło dobrze. Ja też odwiedziłem gościa, który kocha miniacze, ma ich dużo i powiedział mi, że to najgorsza konstrukcja, jaką w życiu widział. Ale je robi, dlatego że są fajne. I to, że są fajne, jest okej, ale to, że ja włożyłem silnik do tyłu, nie znaczy, że on nie będzie fajny, on będzie jeszcze fajniejszy. No tak. Na pewno będzie szybszy, precyzyjniejszy. Czyli co? Kupiłeś do tego rowera jeszcze? MG. MG. MG ZR 160, wiesz? Na dawce całego, bo to się najbardziej kalkulowało. Czyli krótko mówiąc, próbujesz nasz pojedynek przesunąć na swoją szalę, czyli wyścig, 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 kto szybszy, tyle lepszy. Nie, absolutnie. No nie, no to Adam, po co robisz taki motor? Adam, po to robię, że to jest... A gdybyś na ten 1.3, którego uważasz, że jest słaby, że jest kiepski, że nic się nie da tym zrobić... Nie, że nic się nie da, że nie zrobię tego... się na wyżyny mechaniki. Nie, nie ma wyżyny. Wrócił do smarów, do liczenia, do obróbki silników, do zrobienia fajnej głowicy, do poprawienia do lotu. To wszystko może zrobić. Adam, ale ja zrobię to samo tu i będę miał 220 koni, tak, a nie 90. Tak, i masz ramę uspawaną w nadwozie samonośnym, które nie ma homologacji, wyjdziesz na drogę i pierwszy policjant powie, panie Duda. O jakiej ty homologacji mówisz? No o takiej właśnie. Ja widzę, że z przepisami się nie kumamy do końca. No nie kumamy się. No nie kumamy się z przepisami. Uważasz, dlatego, że to jest normalne, dlatego, że mogę w krajem samochodzie pociąć taką oczywiście ramę? Oczywiście, możesz pociąć, możesz ją wstawić w odpowiednich punktach. Później chyba u ciebie. Później to ocenia rzeczoznawca i dopuszcza albo nie do ruchu. Ile zbudowałeś takich samochodów? Takich żadnego. I widzisz, a ja ich zbudowałem setki. One działają, są dopuszczone do ruchu, jeżdżą po całym świecie. Setki. I wszystkie działają, wszystkie są bezpieczne i wszystkie zapierniczają. Czeczenia, i to jest najważniejsze. Ukraina, Białoruś, a to Litwa. To twoje klimaty widzę, bo nie ma. Białoruś, inne, tak, to tam mogą jeździć. To nie moje, nie. W Europie nie mogą. Widzę, że do tej, że tak powiem, tutaj w tej dyskusji nie znajdziemy wspólnego języka. Na no nie, bo jestem zły, dlatego że, szczerze mówiąc, cały ale jesteś zły, że ci chcę dokopać, czy nie wiem. Tak, dlatego nie że w tym momencie idziemy w sport, a miało być najfajniejsze mini. Nie, Adam. Dlatego upierałem się, żeby nie robić tego teraz. Adam, poczekaj, przerwę ci. Otwórz sobie pierwsze nasze spotkanie, zadałem ci konkretnie pytanie. Dałem ci, wybierz sobie auto, wybrałeś mini. Mam na myśli mini. Mówię, kurde, mam, dobrze, że tak wybrał. Drugie, pytam się, ty mówisz, żeby nie iść z nową technologię, bo tu w nowej technologii jesteś, cytuję, to bierzemy stare mini. Pytam się, turbo nie? Nie, nie wolno. Silnik dowolny? Dowolny. To niech będzie inny silnik, ale bez żadnej turbo, bez żadnej sprężarki. Inny silnik. Dla mnie odnowienie tego auta tylko, to nie jest moja filozofia, nie moja magia mechaniki i nie moja twórczość. To jest magia.